Co łączy Legię Warszawę, Real Betis i Barcelonę? Oczywiście nasz wspaniały Wojciech Kowalczyk. Wojtek Kowalczyk, urodzony w Warszawie, w województwie mazowieckim, narodowości Polak oczywiście, 14 kwietnia 1972. Przyszedł wtedy na świat właśnie Wojciech, który grał w takich zespołach jak Legia Warszawa, wspomniany Real Betis, a także Las Palmas i inne kluby. Z Legią Warszawa odniósł kilka sukcesów, z Realem Betis nie za bardzo, ale został tam zapamiętany z kilku naprawdę wspaniałych goli. Wojtek Kowalczyk po kilku sezonach w Legii Warszawa, gdzie grał w latach 1990-1994, który z reprezentacją Polski młodzieżową zdobył srebro w Barcelonie na Igrzyskach Olimpijskich, przeszedł w 1994 roku do drużyny Real Betis, w której w lidze wystąpił 62 razy i strzelił 14 goli. Na szczęście grał później w hiszpańskim UD Las Palmas, ponownie w Legii, a także na Cyprze w drużynach takich jak Anorthosis Famagusta oraz Apoel Nicosia. W sezonie 2005-2006 występował w grającym w rozgrywkach A-klasy klubie AZS Absolwent UW Warszawa wraz z byłym gwiazdorem Legii Krzysztofem Iwanickim. Największe sukcesy, jakie Wojtek Kowalczyk odniósł w Legii, to Mistrzostwo Polski 9-4, 9-5 i 2002 Puchar i Super Puchar Polski 9-4. W barach drużyny Anorthosis Famagusta zdobył Puchar Cypru i tytuł króla Ligi Strzelców Ligi, a z kolei z zespołem Apoel Nicosia Mistrzostwo Cypru. Był uważany za błyskotliwego napastnika, świetnie spisywał się w meczach Legii, jednak nie udało mu się zdobyć międzynarodowej kariery ze względu także również na kontuzje, które go trapiły m.in. w klubie Real Betis. Znany z niepokornego charakteru, śmiesznych, dziwnych zachowań. Zrezygnował także z występów w drużynie narodowej po tym, jak w 1993 roku odebrano Legii tytuł mistrza Polski. Wchodził także w ostre konflikty z trenerem kadry narodowej Antonim Piechniczkiem w 1996 i 1997 roku, a najlepiej rozumiał się z Januszem Wójcikiem. Ciekawe dlaczego. Teraz po latach, kiedy jest ekspertem na weszło, Wojciech Kowalczyk został poproszony o zostanie trenerem Realu Betis, czyli klubu, w którym grał 5 lat i w którym, jak już mówiłem, w lidze wystąpił w 62 meczach i strzelił naprawdę kilka świetnych goli. Wojtek wraca do Realu Betis, zostaje trenerem, jest to wielka, ogromna niespodzianka. No i cóż, zobaczymy, jak sobie Wojtek poradzi. Weszło, był ekspertem, mówił, jak ma grać reprezentacja Polski, jak mają grać inne kluby. Zobaczymy, czy teraz to wszystko przełoży na rzeczywistą pracę trenera. Czy tak jak już mówiłem, ważna wiadomość, Real Betis, Balompié, Kowalczyk zatrudniony. Real Betis potwierdził w dniu dzisiejszym, że nowym menadżerem zespołu zostanie Wojciech Kowalczyk. Wywołało to spore niedowierzanie wśród fachowców, gdyż ten 50-latek nie grzeszy doświadczeniem i czeka go wiele trudnych pytań podczas pierwszej konferencji prasowej w stadionie Benito Villamarín. Kowalczyk podpisał 3-letni kontrakt wart 109 tysięcy euro miesięcznie. Kowalczyk będzie prowadzić jeden ze swoich ulubionych klubów i znaczenie tego faktu nie może ujść uwagi ani kibiców, ani jego samego. Manuel Pellegrini zostanie przez niego zastąpiony. Angel Haro, który jest prezesem, w imieniu wszystkich chciałby oficjalnie powitać Wojciecha Kowalczyka w klubie Real Betis Balompié. Proszę, aby zapoznał się pan z treścią pakietu powitalnego, zanim przejdziemy do omówienia wizji przyszłości i celów, jakie przyjdzie nam wspólnie realizować. Gratuluję jeszcze raz. Więc jak widzimy, Real Betis ma reputację na 3,5 gniazdki, jest to reputacja kontynentalna. Media prognozują, że Real Betis zajmie 8 miejsce. Dyrektorem do spraw sportowych jest Antonio Cordon, asystentem Ruben Cousillas. Rok założenia 1907, a największym rywalem jest oczywiście rywal zamiedzy Sevilla. Nadchodzący sezon Real Betis zwyciężył pamiętnie rozgrywki Copa del Rey w 2022 roku. To najlepszy klub w historii rozgrywek La Liga. Warto też wspomnieć, że w 33 lub 34 roku Real Betis wygrał także La Ligę. Tutaj właśnie jest historia klubu. La Liga Santander, raz mistrzostwo, 3 razy Copa del Rey i La Liga Smart Bank 6 razy. Real Betis jest klubem o rosnącej reputacji, która największe sukcesy odnosił w latach 1930-39, a ostatnim trofeum świętował w 2000,
22 roku. W 1935 roku Real Betis odniósł jedyne właśnie zwycięstwo w najwyższej hiszpańskiej klasie rozgrywkowej. W 1977, 2005, 2022 zespół zwyciężył w rozgrywkach Copa del Rey, a dwukrotnie zespół wywalczył drugie miejsce w tych rozgrywkach. Zespół sześciokrotnie zwyciężył w rozgrywkach hiszpańskiej drugiej ligi, a czterokrotnie zajął w tych rozgrywkach drugie miejsce. W latach 2005 zespół zajął drugie miejsce w rozgrywkach Supercopa. Status bezpieczny, budżet transferowy no tylko 3 miliony, budżet płacowy 3 miliony 905. Stadion Benito Villamarín 60 720 miejsc, zbudowany w 1929 roku. Świetne obiekty treningowe, świetne obiekty młodzieżowe, dobra siatka wyszukiwania jorów, to na pewno pomoże Wojciechowi w pracy. Raportor zespole, najlepsza jedenastka. Iglesias, Canales, Aitor, Juanmi, William, Rodriguez, Miranda, Pezella, Ramos, Sabali i bramkarz Bravo. Strategia klubu, jaka jest strategia? Graj ofensywny futbol. Szkol piłkarzy z wykorzystaniem klubowego pionu młodzieżowego. Cele do realizacji, nie przekraczaj budżetu płacowego. To jest znaczenie, to jest tutaj dla prezesa, jest to bardzo ważne. Ważniejsze niż graj ofensywny futbol czy szkolenie piłkarzy. Zakwalifikuj się do UEFA Europa League. Jak widać, nie jest to jakoś mega ważne, ale jest. Osiągnij decydującą fazę Copa del Rey. Jest pożądane, dostań się do co najmniej do fazy pucharowej UEFA Europa League. Jest pożądane i wymagane. Zakwalifikuj się do UEFA Champions League. Na koniec sezonu 2023-2024, czyli to dopiero w kolejnym sezonie. Dalsze oczekiwania, jakie ma zarząd, czyli za 2 lata. Wojciech Kowalczyk bez ważnego kontraktu, zakwalifikuj się do UEFA Champions League, potem kolejny sezon, to samo Champions League, czyli tylko wymagają nas, znaczy tylko, aż Champions League. Nasz łącznik z kibicami poprosił o przekazanie panu szczegółowych informacji na temat tradycji i oczekiwań kibicowskich, czyli Wojtek Kowalczyk. Kibice chcą, aby Wojtek zakwalifikował się do Europa Conference League i pokonywał naszych rywali, czyli Sevillę. Przez pierwsze kilka dni pracy Wojtek będzie otrzymywać wiadomości, które pozwolą na wyrobienie zdania co do funkcjonowania klubu. Tam, gdzie będzie to właściwe, będzie pan mógł również wyznaczyć nowy zakres obowiązków ze swoim współpracownikom. Tu jeszcze Wojtek weźmie udział w konferencji prasowej, zaplanuje wewnętrzny sparring. Nie, wewnętrznego sparingu nie będziemy planować, zwać zebranie zespołu co 2 tygodnie. Tak więc Wojtek Kowalczyk wkroczył do akcji i podpisał 3-letni kontrakt. Może przejrzymy jeszcze klub, po kolei informacje o klubie. To już mówiłem, rok założenia 1907, menadżer Wojtek Kowalczyk, kapitan Joaquin, legenda tego klubu, ma obecnie 40 lat. Jak widzicie, parametry, dribbling, dośrodkowania świetne, podania, przyjęcia piłki, technika. Szkoda, że ten piłkarz nie zrobił prawdziwej kariery. Prawdziwej mam na myśli, nie grał w najlepszych klubach europejskich. Jak widzicie, grał od początku w Betisie, później w Walencji, następnie w Maladze, Fiorentinie i znowuż w Betisie. Wicekapitan Sergio Canales, środkowy, ofensywny pomocnik, który karierę zaczynał w Racingu Santander, grał w Walencji, Realu Sociedad i teraz w Realu Betis. Obejrzymy jeszcze obiekty. Stadion, już mówiłem, 60 720 osób, rok budowy 29, przebudowany w 97 roku. Właścicielem stadionu jest klub. Własność klubu Real Betis. Stan stadionu bardzo dobry, podgrzewana płyta boiska jest, dachu nie ma, nawierzchnia to trawa naturalna, stan nawierzchni bardzo dobry, zadowalające zaplecze dla VIP-ów, świetne obiekty treningowe, świetne obiekty młodzieżowe. Stadion drużyn juniorskich to Ciudad Deportiva Luis del Sol, Sevilla. Dobry system szkolenia młodzieży, dobra siatka wyszukiwania juniorów, kluby partnerskie. Betis Deportivo, Real Betis C, Atletico Nacional z Kolumbii, Calavera z Hiszpanii, Coria CF z Hiszpanii. Tu już o rekordach klubu mówiłem. Strategię znamy. Stan finansów. Jak wspominałem, budżet transferowy 3 miliony, bilans ogółem 27 milionów. Może coś z tego da radę na transfery. Sprawdźmy jeszcze centrum szkolenia, kandydaci na juniorów. Największy potencjał z Realu Betis C ma Gonzalo del Castillo, pomocnik środkowy, młody talent, któremu wiele brakuje do pierwszego zespołu. No jak widać, rzeczywiście wiele mu tutaj brakuje.
To samo Enrique Fernandez, młody talent. Tu jeszcze jest jakiś 16-letni Pablo Busto. Będzie trzeba się nauczyć tych wszystkich piłkarzy. Obiecujący młody talent. Prawy obrońca. Raul Garcia, ale tu już chłopak ma 21 lat, ale też obiecujący młody talent. Wykończenie akcji 15. No może tutaj coś jeszcze być z chłopaka. To tak na szybko sobie przeglądamy. Drużyna do lat 19. Dani Perez. Obiecujący młody talent, znakomita ocena scoutów, tak? Dribbling 13, to jest środkowy pomocnik, technika 13, 16 lat, no tu może być z niego całkiem dobry piłkarz. Assane Diao, przyjęcia piłki 12, wykończenie 13. Okej, ale spójrzmy na nasz pierwszy skład jeszcze. Najdroższy piłkarz Guido Rodriguez, defensywny pomocnik, środkowy pomocnik, 28-letni Argentyńczyk. Bardzo dobry odbiór piłki, przyjęcia, podania, determinacja, ustawianie się, współpraca, waleczność mógłby mieć lepszą. Pracowitość też na bardzo dobrym poziomie, więc na pewno w środku boiska będzie rządził. Sergio Canales już oglądaliśmy, Borja Iglesias. 29-letni Hiszpan. Gra głową, wykańczanie akcji na wysokim poziomie. Może tutaj zrobić różnicę. William Carvalho, także w środku, więc no tu widzę, że środek pola będę miał całkiem konkretny. Szkoda tylko, że no, piłkarze już są trochę wiekobwi. Nabil Fekir, także ofensywny pomocnik. No tutaj Francuz, 28-letni. No kurczę, środek pola interesująco się zapowiada. Tu widzimy też obrońcę, który ma bardzo dobre parametry. Rodri, 22-letni piłkarz. No tu będziemy musieli przejrzeć się dokładnie tych piłkarzy i dobrać do nich odpowiednią taktykę. Najwyższy potencjał ma tutaj 18-letni Felix Garretta, obrońca. No ale trochę do pierwszego składu chyba mu będzie brakowało. No ale będzie musiał się ogrywać trochę, no bez ogrywania nic nie zrobi. Tu też 21-letni Hiszpan, pomocnik lewy, ofensywny. No coś na pewno tutaj z tego stworzymy. Jakie mecze towarzyskie przed Wojtkiem Kowalczykiem? Juventus, YKF, Winterthur, Ajax. Towarzyski mecz może być tutaj ciekawy. Beşiktaş, Alessandria, a potem już na wstępie mecz z Walencją na starcie La Ligi. No i jak tutaj widzimy, dwa mecze z rzędu na szczycie. Znaczy na szczycie z mega dobrymi drużynami, czyli z Realem Madryt 16 i już 3 dni później z Barceloną. A kolejne 4 dni później Real Sociedad. I po tygodniu odpoczynku z Sevillą. Jeszcze oczywiście będą tutaj w po drodze puchary, jak już zostaną rozlosowane drużyny.